Cześć, ja mam na imię Dorota, to jest kanał Dorota's Freaks, a dzisiaj mamy... Czwarty dzień projektu Halloween. Tak jest, trzeci dzień projektu Halloween. A projekt Halloween polega na tym, że codziennie przez 31 dni października mam dla Was nowiutką, świeżutką, stworzoną specjalnie na tę okazję charakteryzację związaną z Halloween. A dzisiaj mam nadzieję, że chociaż część z Was bardzo się ucieszyła, bo prosiliście mnie o tę postać i nie było w ogóle żadnej wątpliwości, że wezmę się za zrobienie Pennywise'a, główne straszydło z horroru to. Wzięłam na warsztat oczywiście najnowszą, tegoroczną wersję tego kultowego horroru. Ja wyglądem tej postaci w filmie jestem naprawdę zachwycona, więc niewiele tutaj zmieniałam, natomiast przedstawiłam go w takiej, no nieco dziewczęcej wersji. Żeby nie było nudno. A co? Jestem ciekawa Waszej opinii, czy Wam się spodobało, więc śmiało piszcie. No i pamiętajcie, że czekam na Wasze charakteryzacje i Wasze zmagania z tematem Halloween. Pochwalcie się, wrzucajcie pod aktualnymi postami na Facebooku. Ja będę je wyłapywać i pokazywać innym widzom. Chwalimy się i zachęcamy innych do twórczej zabawy. Wczoraj pytałam Was o Wasze najgorsze koszmary senne. Koszmar? Grzyby. Goniące grzyby w ciemnym lesie, nic innego nie robiłam, tylko przed nimi uciekałam, modląc się o jakiegoś człowieka. Ostatni raz pojechałam na grzybobranie. Najgorszy koszmar? Stałem na balkonie w domu rodzinnym. Paliłem papierosa. Był ponury poranek z pofitym mgłą i szarościami. Patrząc w dal, dostrzegłem poruszenie na drzewach. Nagle zerwała się z nich chmura, która błyskawicznie zaczęła się do mnie zbliżać. Usłyszałem krakanie. Wspomniana chmura okazała się być stadem kruchów, które szybowało w moją stronę. W ostatniej chwili zdążyłem skulić się na podłodze. Ptaki rozbijały się o okna, łamiąc sobie karki, a ich martwe ciała spadały w stos dookoła mnie. Krótko mówiąc, martwy lis wychodzący z wody ugryzł mnie w stopę. Plus, w tym samym śnie, dom pełen odciętych rąk. Jezu, jakim ja byłam chorym dzieckiem. A dzisiaj chcę się dowiedzieć po prostu, jaki był Wasz największy lęk w dzieciństwie. Dziękuję Wam, kochani, ogromnie za Waszą aktywność, za lajkowanie, komentowanie, subskrybowanie. Cieszę się bardzo, że przybywa Was coraz więcej, niech coraz więcej osób dowiaduje się o projekcie Halloween. A tymczasem zobaczcie, jak stworzyć charakteryzację na klauna z horroru to. Pena. Stawa? Sztywniaki po prostu. No i co się tak śmiejesz? Zaczynam od zakrytych brwi. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, to oczywiście odsyłam do linku w opisie. Następnie za pomocą pędzla kabuki nakładam białą farbę z odrobiną żółtej na całą twarz. To jest zdecydowanie najszybsza metoda, żeby ładnie, ładną, kryjącą warstwą pokryć większą powierzchnię. Chcę też dodać takich troszeczkę zabrudzeń i zniszczeń, dlatego zwykłą gąbeczkę poszarpaną moczę w czarnej farbie i w ten sposób stempluję. Szary taki grafitowy cień posłuży mi do tego, żeby troszeczkę podkreślić i wykonturować niektóre miejsca. Tak jak powieka, skroń, policzków jako takich nie muszę tutaj konturować, więc tego jest niewiele. I przejdę do namalowania czegoś w rodzaju brwi, bo w oryginale wydaje mi się, że to są takie jakby blizny, takie miejsca właściwie zaznaczające tylko łuk brwiowy. Najpierw namalowałam ten kształt cienkim pędzelkiem. Łuk brwiowy podkreśliłam jeszcze białą tłustą farbą, jak widzicie nakładam ją jeszcze na policzki. I cienkim pędzelkiem i tym razem wodną farbą rysuję cieniutką linię pod tą czarną linią. Dzięki temu będzie się wydawała właśnie wklęsła, a to białe miejsce wypukłe. Teraz przechodzę oczywiście do malowania ust, natomiast wspomnę jeszcze, że zupełnie niechcący nie nagrałam tego momentu, kiedy wykańczałam te łuki brwiowe, czyli podkreślałam ten cień u nasady nosa, który sprawia takie właśnie wrażenie złowrogiego spojrzenia. Wymyśliłam sobie, że usta Pennywise'a namaluję na moich ustach, tak więc to, co tu widzicie, to są na razie namalowane wargi, jeszcze oczywiście dojdą do tego zęby i tak dalej. Teraz maluję te charakterystyczne linie, które idą od uśmiechu aż w górę i tutaj dodaję jeszcze drugą warstwę farby, żeby była na 100% czerwona, a nie różowa i to dodaję taką grubszą warstwę, żeby ona nawet była troszeczkę wypukła.
Nos również oczywiście czerwony, natomiast żeby nie był taki ładnie wyrysowany i równiutki, to najpierw nakładam go gąbeczką, troszeczkę rozmazuję w górę i dopiero potem wykańczam pełną taką czerwienią, równą warstwą. Grafitowym cieniem zaznaczam te zmarszczki przynosowe, które się Pennywise'owi robią od uśmiechania. Stopniowo nakładam coraz większą warstwę, żeby zbudować to krycie. I teraz przechodzę do oczu. Tutaj po raz kolejny w roli bazy pod czarny cień. Kredka z Golden Rose to jest właściwie cień w sztyfcie. Żeby nie było, nie jestem sponsorowana przez Golden Rose, to po prostu naprawdę okazał się być fajny produkt i doskonale mi tutaj pasuje do wszystkiego. I absolutnie mój ukochany czarny cień z Melchiora. W tym makijażu no, nie ma dużej filozofii, po prostu najpierw czarna baza, teraz wszystko rozcieram tym czarnym cieniem dookoła. I podkreślam jeszcze takie niewielkie opuchnięcie pod okiem, bo Pennywise chyba takie ma, z tego co zauważyłam. Namalowałam żółte zęby i teraz oczywiście muszę je obrysować, dopiero wtedy zobaczycie, że je naprawdę dobrze widać. Oczywiście każdy ząb po kolei musi być obrysowany, usta również. W takim celu na pewno musi być pędzelek z precyzyjną, cieniutką końcówką. Żeby zęby były bardziej trójwymiarowe, oczywiście je cieniuję najpierw brązowym cieniem, potem dokładam gdzieniegdzie cienia czarnego, no i w ogóle staram się zrobić tak, żeby wszystkie zęby oprócz jedynek były troszeczkę schowane w cieniu, bo nasz drogi Pennywise ma takie królicze ząbki nieco. Żeby ta wielka dolna warga nie wyglądała aż tak dziwacznie, jak wygląda teraz, to oczywiście muszę dodać tam cień. Najpierw zrobiłam to czarnym cieniem i dodałam jeszcze farby, żeby było głęboko. No i nie byłoby wrażenia trójwymiaru, gdybyśmy nie dodali jeszcze światła. No i oczywiście biorę białą, tłustą farbę z Kryolana i modeluję sobie w ten sposób jeszcze usta i zęby. I przechodzę do malowania kryzy. Oczywiście ten krok możecie pominąć, ale znacie mnie, ja maluję ubrania. I tak, szeroki, płaski pędzel z zaokrągloną końcówką. I dookoła szyi maluję takie, jak widzicie, linie w górę. Ale robię to w ten sposób, ruch nad garstkiem robię taki, żeby ta linia się tak jakby urywała, rozcierała w górę. I to oczywiście biała farba. Następnie białą mieszam z brązową i już cieńszym pędzlem zaznaczam te miejsca, które będą po prostu takimi dołkami w tej kryzie. I potem stopniowo coraz ciemniejszym tym brązem zaznaczam brzeg kryzy. No i właśnie dalej pracuję nad tymi dołkami. To jest bardzo ciężko wytłumaczyć. Po prostu trzeba patrzeć na zdjęcie i starać się to odwzorować. Na pewno na początek łatwiej jest wziąć się za taką grubszą kryzę z bardziej regularnymi tymi falbanami. Teraz widzicie jeszcze, że pracuję ciemnym brązowym cieniem nad tymi wgłębieniami, a białą farbą podkreślam wypukłości. Jestem naprawdę zadowolona z tej kryzy, chociaż powiem Wam szczerze, że w pewnym momencie już chciałam zrezygnować i ją zmyć, bo nie malowałam wcześniej takiej falbany i myślałam, że nic z tego nie będzie. A jednak wyszło, trzeba ufać swojej możliwości i nie poddawać się. Założyłam oczywiście soczewki, perukę i jestem gotowa, żeby zjeść jakieś smaczne dzieci. A Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Bądźcie również jutro i w każdy kolejny dzień projektu Halloween i w ogóle bądźcie ze mną. A co? Do zobaczenia i buziaki!